Krzysztof, ty lubisz jeździć w Poznaniu? Jeździłeś? Gdzie tam nie startowałem. Naprawdę? Naprawdę. A Przemek kiedyś próbował, tak? Jeździć. Startowałem, tak. Tam ogólnie zostałem kiedyś zaproszony z Patrykiem Dudkiem, gdzie jeszcze nie mieliśmy licencji na turniej Adama Skórnickiego. Jechaliśmy tam pomiędzy biegami. Jakie wspomnienia z Poznania? Tor bardzo fajny. Ja na przykład bardzo dobrze wspominałem Poznań, bo to był bardzo szybki tor. Tam jest bardzo długa, prosta. Nie był to łatwy tor, bo na wejściach w Łuki robiły się zazwyczaj małe kolejinki, ale mijanek tam było bardzo sporo. Tor naprawdę czyli, bardzo fajny. Czyli co, chcemy, żeby Poznań wrócił na żużlową? Ja bardzo dobrze wspominam Poznań, z kolei jako kibic turnieje międzynarodowych targów poznańskich. To zaraz sobie tutaj o Poznaniu. Że mistrzostw świata par. Pełen stadion ludzi, Hans Nielsen w eskorcie policji w limuzynie przywożony na stadion, więc no, bardzo duże wrażenie kiedyś robił ten stadion i kibice poznańscy. To zaraz sobie powspominamy o Poznaniu, a jest szansa, że Poznań wróci na żużlową mapę Polski. Kiedy? Zobaczymy, ale jest szansa, żeby to kibice w Poznaniu zdecydowali głosując. Po piłce nożnej, po lechu był to drugi sport w Poznaniu, który się cieszył tak dużym zainteresowaniem. Około 5 tysięcy, 4, 8 do 12 tysięcy było na Ostrowie. Jest to potencjał w ogóle miasto i ci kibice, którzy byli i będą i na pewno przyciągną jeszcze młodszych już pokoleniowo tych fanów, no powinien ten sport się zaszczepić w tym Poznaniu. Spodziewamy się, że ruszymy w 2015 roku. Zaczniemy od drugiej ligi, bo tak będzie trzeba. Myślimy także o szkółce młodzieżowej. Obiekt wymaga modernizacji. Bez modernizacji nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek imprezie masowej. Są zniszczone ławki, jest praktycznie wszystko zniszczone. Tak? Na torze zarasta trawa. Tam od 2 lat się nic nie dzieje. Banda drewniana jest całkowicie zniszczona. Trzeba wszystko wymienić. Ani miasto, ani sponsorzy nie mogli tak naprawdę inwestować, ponieważ obiekt należał do policji. Z uwagi na jakby dualizm prawny z końcem października miasto przejmie nieruchomość, natomiast faktycznie wejdzie w jego posiadanie 3 miesiące później po wygaszeniu obowiązujących tam umów. I w tej chwili jakby główne siły skupiamy na takim prawidłowym skonstruowaniu budżetu dla tej nieruchomości, żeby nie postępowała jego dalsza degradacja. Budżet obywatelski pozwala jakby ukierunkować miasto, na co ma wyłożyć pieniądze, na co ma zainwestować pieniądze. Właśnie jest przeznaczone w Poznaniu 10 milionów i można powiedzieć, że o te 10 milionów walczymy. Dokładnie nasz projekt opiewa na 9 milionów złotych. Jestem przekonana, że mieszkańcy sami się opowiedzą w głosowaniu. Te głosowanie już mamy za kilka dni. Ale jest duże zapotrzebowanie na sport, na rekreację, na obiekty. Ja bym chciał zaapelować gorąco do wszystkich, którym leży na sercu żużel, którym na sercu leży sport. Jak teraz nie zagłosujemy, to ten żużel może nigdy nie powstać. Obywatelska inicjatywa, tutaj mieszkańcy mogą zdecydować, no trzymamy kciuki, żeby to był żużel. Trochę Poznania brakuje, prawda, tutaj na mapie Polski. Oczywiście, że brakuje. Każde tak duże miasto jest potrzebne. Jest Wrocław, jest Gdańsk, jest Łódź, jest Kraków od niedawna i to też już się przyjęło na dobre i brakuje troszkę w tym zestawie Poznania. Trzymamy mocno kciuki. Przeszła mi myśl, żeby jutro zmienić meldunek na chwilę i zagłosować w tych wyborach sportowych w Poznaniu na żużel. Przemek ma bliżej to. Przemek ma dużą rodzinę w Poznaniu i obiecał, że za chwilę wykona telefon, żeby uaktywnić rodzinę.
Nie, ja akurat moja rodzina z Poznania nie interesowała się tak żużlem wcześniej, a teraz no zaraziłem tam trochę osób, bo i przyjaciele mojej całej rodziny zaczęli się interesować, przyjeżdżać do Leszna na żużel, więc sami będą na pewno głosować na to, żeby poprzeć ten cały pomysł i żeby ten żużel w Poznaniu powstał, bo no tak jak tutaj Krzysiek wspomniał, brakuje tego. No, w takich właśnie miastach ten żużel powinien istnieć i powinien przez takie miasta się bardzo mocno promować. Trzymamy kciuki zatem za Poznań.